Trzy triki, aby być guru Photoshopa. Trzy triki, aby przyspieszyć swój warsztat i swoją pracę w Photoshopie. Trzy triki, dzięki którym Wasze zdjęcia będą wyglądały jeszcze lepiej. Zapraszam. Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Photomix. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, Trzy triki, które można wykonać w Photoshopie i które nie dość, że przyspieszą Waszą pracę, to jeszcze spowodują, że Wasze zdjęcia będą wyglądały o wiele lepiej. Jest to kolejny film z cyklu, właśnie w którym pokazuję takie triki. Tutaj pojawi się zakładka, w której wcześniejsze części umieszczę, dlatego zachęcam wpierw do. Obejrzenia, chociaż nie musi być wpierw, bo one się niczym nie łączą, także zobaczycie, jak takie coś zrobić. I zachęcam do obejrzenia wszystkich części. Wtedy będziecie już naprawdę Guru Master Disaster, jeżeli chodzi o Photoshopa. A dzisiaj, właśnie trzy elementy, które przyspieszają i polepszają pracę w Photoshopie. Osoby, które nie subskrybują mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, z naciśnięcia dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmach na kanale. Nie przedłużając, wskakujemy do Photoshopa i pokazuję, jak zrobić właśnie taki fajny efekt. Pierwszym trikiem, który dzisiaj zaprezentuję, będzie korekta na krzywy. Czyli standardowo przejdziemy do warstw wypełnienia i wybieramy krzywę. I jak to zawsze robimy, przyciemniamy ciemne partie obrazu, rozjaśniamy jasne partie obrazu, i mamy bardziej kontrastowy obraz, ale jak widzicie, strasznie zdegradowany. Nawet jak tutaj poruszamy, to będzie to dosyć ostra degradacja. Ale jeśli wyrzucę te punkty i zmienię właściwie warstwę z normal na rozjaśnienie i teraz to samo zrobimy, zobaczcie, tutaj jeszcze jest to dość widoczne, ale możemy przejść tutaj w kanałach RGB do kolorów, na przykład czerwonego, i tutaj patrzcie, co można zrobić w cieniach, co można zrobić w światłach, o ile możemy zmienić wszelkie nasze opcje, właśnie dzięki. Tym krzywym RGB i dostosować do swoich potrzeb właśnie te elementy, które nam są aktualnie potrzebne, kolory, na których będziemy pracowali. Jak teraz widzimy tutaj cienie, możemy ładnie niebieski wyeksponować tak jak chcemy na przykład na niebie. O, I jest to bardzo fajnie widoczne i o wiele lepiej to pasuje do zdjęć niż przy zwykłym. Normalnym ustawieniu rodzaju warstwy nad możemy zobaczyć zdjęcie przed i zdjęcie po jest troszeczkę kontrastowe. W tej chwili tylko wystarczy delikatnie rozjaśnić ciemne partie obrazu i, i już jest wszystko ok. Teraz, jeśli przejdziemy jeszcze raz do warstw wypełnienia i jeszcze raz wybierzemy krzywę i teraz rodzaj warstwy z Normal zmienimy na kolor, możemy też, jak widzicie, rozjaśniać. Ściemniać i całkowicie efekty wychodzą kolorystycznie inne niż ma to miejsce normalnie, I tak samo jak będziemy przechodzili do danych kolorów, zobaczcie, możemy to cały kolor zmieniać lub tak jak wcześniej mówiłem, zmieniać te partie obrazu, które chcemy, żeby były troszeczkę inne, tak jak tutaj jesteśmy na Kanale czerwonym, i całkowicie zmieniamy. W tej chwili chciałbym zmienić te żółcie na tych górach. Dajmy na to, nie ruszając zbytnio nieba. Oj, proszę bardzo, mamy coś takiego. Teraz przejdziemy do kanału zielonego i zrobimy to samo na zielonym, czyli dodamy troszeczkę zielonego w cieniach. Zmniejszymy go w światłach i przejdziemy do niebieskiego. Tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, można całkowicie zmienić charakterystykę kolorystyczną zdjęcia bez jakiejkolwiek tutaj większej ingerencji, czyli zdjęcie przed i zdjęcie po. Drugi taki, można powiedzieć, trik, jeżeli chodzi o samego Photoshopa, to jest zapisywanie. Standardowo tutaj sobie pobrałem taki szkic który ma ileś grup, w nich są warstwy, oczywiście tam różne kształty, napisy itd. itp. I podstawową rzeczą jaką robimy, czyli przy zapisywaniu, to przechodzimy do menu File, wybieramy Export, eksportuj jako i otwiera się okno dialogowe, gdzie praktycznie możemy zapisać to jako pojedynczy obraz i wybrać między PNG, JPEG i GIF. I tak to robimy zazwyczaj. Możemy także na przykład wyeksportować całą grupę. Tutaj co my tu mamy. Tak, dokładnie nie sprawdzałem, tutaj nic. O, jest, mamy teksty. I wyłączając te wcześniejsze rzeczy, możemy wyeksportować eksport as, jak widzicie. I eksportujemy same. Elementy, które będziemy chcieli. Oczywiście eksportujemy też jako JPEG lub PNG lub jako GIF. Jeżeli damy PNG, możemy dać tak, jak widzicie, zmienia się i, i wszystko jest przezroczyste. Oczywiście później wciskając eksport, zaznaczamy w jakim katalogu na naszym dysku ma być to zapisane. OK, mamy już powiedziane, że możemy całą grupę lub możemy. Dajmy na to jedną warstwę. Skoro jest cała grupa, teraz te 15 dolarów i też mamy eksport AS. I jak widzicie mamy tutaj wyeksportowane wszystkie elementy. Jeśli byśmy chcieli, dajmy na to zmienić rozdzielczość. Czyli tutaj wybierzemy sobie, to na pewno nie, za, nie zadziała dobrze w tym. W tym wypadku, ale e, mamy to może nie. O, wybierzemy sobie te trzy warstwy. Oczywiście możemy je, o cztery nawet. Możemy sobie je wybrać przez wciśnięty klawisz Ctrl na klawiaturze. Jak widzicie, zaznaczają się cztery warstwy. I teraz, klikając na dowolnej warstwie zaznaczonej, zrobić export as. I tutaj, jak widzicie po lewej stronie, mamy dokładnie zaznaczone. Warstwy, które chcemy wyeksportować, i możemy je tutaj edytować oddzielnie każdą z nich. Czyli jedną możemy zapisać jako JPEG, jedną możemy zapisać jako GIF, jedną możemy zapisać jak PNG, żeby było przezroczyste. Ale co zrobić? Na przykład, jeśli byśmy chcieli, żeby wszystkie te warstwy miały taką samą, dajmy na to, rozdzielczość. I to jest. Nic prostszego. Nieraz musimy to robić na przykład przy wklejaniu, dajmy na to, ikon z naszych social mediów. Chcę tutaj zwiększyć, żeby wszędzie było zwiększone, dajmy na to, do 950 pikseli. Ciach i teraz zobaczcie, mamy ładnie to wszystko zrobione na tym jednym, a jak zaznaczymy tutaj sobie wszystkie te warstwy, i możemy dajmy na to dać 1600 na 950 i teraz wszystkie warstwy jak widzicie mają tą samą rozdzielczość oczywiście ta jedna jest PNG jest przezroczysta i teraz jeżeli chcemy to wykonać dla wszystkich warstw wciskamy przy zaznaczonych wszystkich warstwach i mamy wszystkie te warstwy już właśnie jako PNG, czyli mamy przezroczystość, i także dajemy eksport, i wylecą nam warstwy w takich wymiarach, jak chcemy. Zamknę teraz to okno. Jeśli chcemy, na przykład, weźmiemy sobie, przejdziemy do grafiki. Mamy warstwę tutaj z naszym kapeluszem, jak widzicie, się odznacza. Jeśli byśmy chcieli tylko ją, tą grupę właściwie tutaj wyeksportować, to bierzemy. Prawy klawisz myszy, eksport as, oczywiście. I to, co zobaczymy, to tylko i wyłącznie nasza grupa jest na jednej warstwie, tak jak tutaj, w rozdzielczości, która została narzucona odgórnie. A jakbyśmy chcieli mieć rozdzielczość tego dokumentu całego, a kapelusz, żeby był w tym samym miejscu. I w tej samej wielkości. I jak to zrobić? Jeżeli tutaj zaczniemy zwiększać, to oczywiście, dajmy na to, dam 2000 o, na 1000. To tak. I nasz kapelusz jest na samym środku. Nie jest wcale z żadnej strony, czyli to nie zadziała. Ale tutaj dam. Cancel. Jeżeli wciśniemy przycisk Alt na klawiaturze i klikniemy to oko, to jak widzicie pozostało nam widoczna, pozostała widoczna tylko grupa z kapeluszem. I teraz jeśli przejdziemy do menu File i zrobimy eksport i eksportuj, to w tym wypadku zobaczcie, mamy oryginalną rozdzielczość całego naszego projektu. I kapelusz w tym samym miejscu, o tej samej rozdzielczości, i możemy dalej sobie edytować nasz obraz już po swojemu. Tutaj, na png, oczywiście, trzeba przyrzucić, żeby było wszystko przezroczyste. I jest git. I to jest drugi taki trik. Trzeci trik też będzie się odnosił, jak pierwszy, do krzywych. Pokażę Wam. Na taki Dogent Burn, jeżeli chodzi, szybki na krzywych, i wcale nie będziemy tutaj jakoś mocno odmalowywać. Czyli przechodzę do menu, warstw wypełnienia, wybieram krzywę i pierwszą zmieniam na jej rodzaj, na multiplay, czyli mnożenie, tak, dokładnie chyba, chyba mnożenie. I na razie zamykam, zmieniam krycie na czarne, czyli. Control i Command i zakrywam całą warstwę. Przechodzę jeszcze raz do krzywych. Tworzę drugą warstwę z krzywimy i jej wartość, znaczy jej rodzaj zmieniam z normal na screen. Czyli będzie jedna cienie i jedna światła. I tutaj tak samo jak było wcześniej. Control, Command i zamalowuję. Teraz biorę pędzel, to możemy sobie. Zamknąć na razie? Biorę pędzel, kolor oczywiście biały, możemy tutaj tymi strzałeczkami zmieniać lub klawiszem X na klawiaturze. Zmniejszam nawiasami kwadratowymi lub zwiększam wielkość pędzla i teraz, będąc na krzywej świateł, zaznaczam elementy jaśniejsze na twarzy, czyli dajmy na to, tutaj jest, mamy tutaj nos. Tutaj dłonie. O! Tak samo tutaj z tej strony. Tutaj możemy zaznaczyć, dajmy nad, tu pod okiem. No Tak, o! Coś sobie, aby tylko było widać. Tak samo przejdziemy na dolną krzywą, gdzie mamy cienie. I tutaj znowu zaznaczymy elementy, które są ciemne. Tutaj mamy. O! żeby wszystko było dobrze widoczne. O może jeszcze tutaj. I teraz, jeżeli jesteśmy tutaj na masce warstwy, klikamy dwa razy i mamy wtapianie. I zmniejszamy te wtapianie. I zobaczcie, co się dzieje teraz z naszymi tymi cieniami. Trzeba tak trafić, żeby to dobrze rozmyć. I tak samo z jasnymi partiami. Żeby nam to ładnie rozjaśniło, a nie za mocno było to widoczne na zdjęciu. O, i mamy coś takiego, i teraz zobaczmy alt zdjęcie przed i zdjęcie po, no tam jaśniejsze troszeczkę widać, można by było jeszcze y, mocniej te wtapianie wrzucić, no ale wiadomo, wszyscy wiemy o co chodzi. Im większe zrobimy te kółeczka, tym to będzie bardziej widoczne, bardziej rozmyte. I możemy sobie stworzyć taki swój efekt dodged burn w kilka sekund, jak widzicie. Mam nadzieję, że wielu osobom pomogłem tymi krótkimi trikami. Dzięki nim możecie szybciej wykonać swoją pracę, dokładniej i do tego jeszcze na przykład w zdjęciach podróżniczych, przyrodniczych, elegancko sobie kolorki pozmieniać w bardzo prosty sposób i w bardzo Szybki sposób. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, wciśnięcia dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich moich filmach na kanale. Dziękuję dzisiaj za obejrzenie, pozdrawiam i zapraszam na następny poniedziałek następną dawkę wiedzy dotyczącą edycji zdjęć. Cześć!